Dobry wieczór, witam Państwa na webinarium jak ze swoją klasą budować otwarty i wspierający zespół. Tutaj jeszcze jedną rzecz techniczną rozpocznę. I już wracam do naszej prezentacji. Tak. W przededniu roku nowego szkolnego dziękuję, że Państwo do nas dołączyli. Te pierwsze dni roku szkolnego będą takim momentem powrotu z wakacji, będą momentem, gdzie będziemy starali się złapać myśli, wrócić myślami do naszych sal, korytarzy szkolnych, do wszystkich znajomych, których i nieznajomych, których nie widzieliśmy przez te dwa miesiące. Także do nauczycieli, być może nowych nauczycieli, być może wychowawców nowych, może zupełnie zaczynamy dopiero edukację wtedy. Być może coś się trudnego stało w wakacje, być może z jakimiś nowymi, z jakąś nową emocjami wchodzimy w to, jesteśmy ciekawi, co w tym roku będzie. I z tym wszystkim będziemy się mierzyć. My tutaj w Centrum Edukacji Obywatelskiej i Państwo jako nauczyciele, nauczycielki, a także dyrektorzy, dyrektorki. I także być może są z nami rodzice, mogą Państwo napisać, z jakiej perspektywy Państwo do nas tutaj dołączają. Proszę dać znać, to będziemy bardziej świadomi, do kogo mówimy i być może będziemy też mogli z tej perspektywy znajomości Państwa też się odnieść do tego, właśnie kto z nami tutaj dzisiaj jest. I dzisiaj będę chciał zaprosić Państwa do rozmowy o kompetencjach, jakie warto rozwijać właśnie, żeby taki dobry zespół wspierający siebie stworzyć. Będziemy rozmawiali o metodach, które warto używać do tego, żeby do zróżnicowanych osób, o zróżnicowanych potrzebach dotrzeć. No i też będziemy różne podawali przykłady konkretne, jak najbardziej będziemy starali się poza tym, żeby powiedzieć, dlaczego to jest ważne, co można robić, dlaczego warto tutaj system uruchomić i taki długofalowy plan na te działania, to także będziemy starali się konkretne przykłady takich działań i na lekcje wychowawcze podawać i też na konkretne przedmioty, albo po prostu przedmiotowo, takiej pracy przedmiotowej też, kiedy mniej jest takiej przestrzeni na wychowawcze działania, a bardziej właśnie trzeba po prostu realizować podstawę programową. Dzisiaj ze mną w czasie tego eksperckiego webinarium jest Izabela Podsiadło-Dacewicz, koordynatorka systemowych programów Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka, jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole oraz Akademii Wychowawcy w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. To jest osoba, z którą ja też współpracuję poza Centrum Edukacji Obywatelskiej, od razu to powiem, żeby nie było nieporozumień. To jest bardzo ciekawy program systemowy warszawski, który nam przyświeca, nam tutaj jest bardzo inspirujący dla mnie i wydaje mi się, że to jest kawałek bardzo ważnego podejścia do pracy z całą szkołą, całą społecznością szkolną i tu będę chciał się z Państwem podzielić właśnie z Izą Podsiadło-Dacewicz tym przykładem działań. Jest z nami także dr Iwona Kołodziejek, nauczycielka w Szkole Podstawowej i Szkole Edukacji PAF i UW, która zajmuje się rozwijaniem kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych oraz edukacyjnym projektowaniem, a także jest z nami Maciej Śliwa, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z 30-letnim stażem, trener antydyskryminacyjny, aktywista, działacz Amnesty International, absolwent Szkoły Trenerów Antyprzemocowych Sztama Fundacji Herstory. Ja koordynuję Szkołę Otwartości, ten program, w ramach którego się spotykamy. A także jest z nami jeszcze Zuzanna, która będzie nas wspierała w przekazywaniu Państwa komentarzy, pytań. Zapraszam do tej interakcji, żeby to było praktyczne i żeby to było dla Państwa ciekawe i żeby jak najbardziej właśnie odpowiedzieć też na Państwa różne pytania.
I zaczniemy po prostu od początku, czyli od tego, dlaczego w ogóle warto zajmować się integracją, profilaktyką, taką zespajaniem, tworzeniem zespołów w klasie. Zacznijmy od tego, co warto robić i w jaki sposób warto te działania też robić nie samemu, tylko we współpracy, czy to z pedagogiem, czy psychologiem szkolnym, czy innymi nauczycielami, którzy uczą daną klasę. Jak tutaj ten system budować, nawet w takiej mikroskali, a jak się jest dyrektorem czy dyrektorką, to w ogóle jakoś taki, no, w takiej skali całoszkolnej po prostu. Jak to działa, jak to można projektować na przykładzie właśnie warszawskiego programu systemowego. Zapraszam, Izabela Dacewicz, Podsiadło Dacewicz. Dziękuję, Janku, za wprowadzenie i informacje o programach. Bardzo serdecznie witam się też z Państwem. Ja od kilku dni pracuję właśnie z kadrą pedagogiczną warszawskich szkół. W tym programie Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka, jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole. I bardzo się cieszę, że mamy możliwość spotykania się stacjonarnie w sali szkolnej, rozmawiania o wyzwaniach, o problemach i o tym, jaką moc ma integracja zespołów klasowych, jaką moc ma integracja też kadry pedagogicznej i takie współdziałanie i współpraca na poziomie i rady pedagogicznej, i kadry administracyjnej i rodziców, dlatego że to jest taki wyjątkowy, myślę, że w swoim wydaniu program, dlatego że to jest program, który jest adresowany do całej społeczności szkolnej. My nie pracujemy tylko z wychowawcami, wychowawczyniami, pedagogami, pedagożkami, psycholożkami, psychologami. Pracujemy ze wszystkimi nauczycielami i nauczycielkami, wychodząc z takiego założenia, że każdy wychowaniem się w szkole zajmuje. Również osoby, które pracują, są zatrudnione na etatach administracyjnych. Przeciwdziałaniu wykluczeniu i przemocy, bo to jest program profilaktyczny, jest niezwykle istotne, jeśli myślimy o tym, żeby budować taki spójny system, który rzeczywiście będzie tworzył szkołę przyjazną prawom człowieka, taką szkołę, która będzie bardziej bezpieczna dla uczniów i uczennic i lepiej przygotowana do przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy. I tak jak Państwo widzicie na slajdzie, filarem jest integracja, działania profilaktyczne i reagowanie na zachowania, które są związane z przekraczaniem granic drugiej osoby. To jest związane też z takim spojrzeniem na te działania w takim paradygmacie systemowym, który profesor Pyżalski swego czasu zaproponował, posiłkując się modelem skandynawskim, że właśnie te 10 kroków buduje taki spójny system, który pozwala skutecznie przeciwdziałać przemocy. I ja też chcę powiedzieć, że ten program nam ewoluował, bo na początku zakładaliśmy, że to będzie integracja, profilaktyka, reagowanie. Natomiast te 10 kroków i takie podejście systemowe pozwoliło nam też spojrzeć na to, jak to wszystko ze sobą się łączy, że integracja jest kluczem w ogóle do budowania zespołów klasowych. Bez integracji nie ma zespołu klasowego i że to nie może być akcyjne działanie, tylko systematyczne przez cały czas trwania procesu edukacji i wychowania w szkole. To jest związane też z ustalaniem reguł, zasad wspólnie wypracowywanych, które powinny też bazować na tym, co jest dla dzieci, dla młodzieży ważne, jak chcieliby, żeby było w szkole, w relacjach pomiędzy nimi, w relacjach z dorosłymi, a też czego się obawiają, bo dzieci mają i młodzież już różne doświadczenia. Zaopiekowanie się tymi potrzebami i obawami pozwala też wypracować takie zasady współpracy, takie reguły bycia razem, które rzeczywiście są adekwatne do potrzeb młodych ludzi w szkole. I oczywiście dorośli też mogą wkładać do tego ustalania reguł swoje potrzeby i też swoje obawy. To, co jest też bardzo ważne, to to, że my w tym programie proponujemy diagnozę
zachowań, które są związane z przekraczaniem granic, które mogą być przemocą, mogą być wykluczeniem, i przemocą, dlatego że bardzo często jest też tak, że wykluczenie, dyskryminacja w szkole jest związana z jakimiś działaniami przemocowymi. I my proponujemy tutaj scenariusze zajęć. Nie pracujemy ankietami anonimowymi, tylko chodzi o to, żeby każdy wychowawca, wychowawczyni, nauczycielami, nauczycielkami, którzy uczą w danym zespole klasowym, weszli, przeprowadzili jeden, dwa, mogą cztery, bo cztery scenariusze proponujemy diagnostyczne, i żeby przeprowadzili zajęcia w oparciu o te scenariusze. Mogą je modyfikować, mogą je łączyć, w zależności od tego, jak widzą tę klasę, jakie są potrzeby. Chodzi o to, żeby przez takie działania budować relacje i też pokazywać ze strony osób dorosłych, że to jest ważny temat i że my się tego tematu nie boimy i że wspólnie możemy sobie z wykluczeniem, z przemocą poradzić. To było też szczególnie ważne w takim czasie, kiedy byliśmy w edukacji zdalnej, dlatego że my się zastanawialiśmy, czy w ogóle realizacja tego programu w edukacji zdalnej ma sens. I okazało się, że przerobienie tych scenariuszy do takiej wersji zdalnej i wykorzystywanie ich w takiej pracy też codziennej, wychowawczej, skutkowało tym, że dzieci szybciej sygnalizowały, kiedy na przykład doświadczały cyberprzemocy, cyberbullyingu. Bardzo ważnym elementem jest też edukacja na temat zachowań, które są związane z przekraczaniem granic. To dzieje się też we współpracy z rodzicami. Bardzo ważne jest też rozwijanie umiejętności społecznych i to się bardzo często dzieje w tych procesach integracyjnych, właśnie przy tej diagnozie nastawionej na budowanie relacji, gdzie zwracamy uwagę na rozwiązywanie konfliktów i pracujemy bardzo mocno w takim modelu empatycznej komunikacji i traktujemy to nie tylko jako model komunikacyjny, ale w ogóle filozofię funkcjonowania, tak? Bycie w empatii dla siebie, bycie w empatii dla drugiego człowieka, rozumienie swoich uczuć, stanów emocjonalnych, nazywanie ich i swoich potrzeb jest kluczowe, żeby tych zachowań związanych z przekraczaniem granic było mniej. To, co jest też kluczowe w tych naszych działaniach, to wtedy, kiedy dzieje się coś złego, z jednej strony bardzo ważne jest reagowanie ze strony osób dorosłych na przemoc i wykluczenie, ale też niezwykle istotna jest praca z osobami, które doświadczają przemocy i które stosują zachowania przemocowe. I to, co jest też bardzo ważne w programie, to uaktywnianie świadków. To jest też niezwykle istotne, dlatego że spośród ponad 90% osób, które uważają, że przemoc jest czymś złym i nikt nie powinien jej doświadczać w szkole młodych ludzi, około 17-18% podejmuje jakieś aktywne, bezpośrednie albo pośrednie działania, które są formą wsparcia dla osób doświadczających przemocy. I to jest niezwykle istotne, żeby tą grupę uaktywnić i żeby ona reagowała też na te zachowania. No i to, co jest też ważne, poproszę Janku o kolejny slajd, to to, że my patrzymy też na klasę szkolną z perspektywy procesów, które się w klasie szkolnej dzieją. I z jednej strony bardzo ważne jest uwzględnienie tego procesu rozwoju indywidualnego, tego, jakie dziecko ma możliwości, jak się rozwija, jak też wchodzi w ten proces uczenia się, jakie ma nawyki, czasami dopiero je kształtujemy, jeśli dziecko zaczyna tą edukację. I bardzo ważnym fundamentem jest też tutaj uwzględnienie procesu grupowego. Procesu grupowego, który zakłada, że to, co się dzieje w klasie szkolnej, dzieje się pomiędzy uczniami, uczennicami i osobami dorosłymi, które pracują z dziećmi i młodzieżą, i że to wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa, w jaki sposób przeżywają samych siebie, przeżywają to, jak funkcjonują w grupie, jak są przyjęci przez tą grupę i to, jak funkcjonuje osoba, która pełni rolę lidera, liderki. I na początku, wtedy, kiedy klasa zaczyna się integrować,
tym liderem, liderką bardzo często jest osoba dorosła, wychowawczyni, wychowawca. Te procesy też się rozkładają w czasie, natomiast świadomość tych procesów jest niezwykle istotna, żeby też świadomie wspierać ten zespół klasowy w takim rozwoju i przechodzeniu przez kolejne fazy, dlatego że po fazie integracji, gdzie bardzo często skupiamy się na tym, co nas łączy, na podobieństwach, następuje faza różnicowania i my możemy te procesy bardzo świadomie wspierać, wspomagać, pytać się, czy ktoś ma inne zdanie. Można też świadomie w integracji zwracać uwagę na to, że są pewne elementy, które nas łączą, pewne cechy, zainteresowania, pasje, a może być też tak, że też coś nas wyróżnia w tej grupie i że my możemy tymi procesami też na początku sterować i do tego zachęcać, żeby pokazywać też ten kawałek tożsamości indywidualnej. Po tej fazie różnicowania, jeśli my pomożemy dzieciom, młodzieży konstruktywnie przejść przez tą też nazywaną taką fazą burz i naporu, konfrontacji, konfliktu, bardzo często też pierwszą osobą, z którą młodzi ludzie się konfrontują, jest właśnie osoba dorosła, nauczyciel, nauczycielka, wychowawca, wychowawczyni. Oni też wtedy sprawdzają granice, to w jaki sposób podchodzi się do konfliktu, jak się komunikujemy w takich sytuacjach, kiedy pojawiają się różnice. I tu te procesy też możemy wspierać, udrażniając komunikację, pomagając nazywać właśnie potrzeby, uczucia, które towarzyszą temu różnicowaniu. Jeśli przejdzie klasa przez ten proces w sposób konstruktywny, bardzo często następuje taka normalizacja, normowanie. To jest taki etap, kiedy już wiemy, że możemy na siebie liczyć i z tego etapu bardzo płynnie też klasa, zespół klasowy przechodzi do takiej fazy współpracy. I wtedy tak naprawdę nauczyciel, nauczycielka, wychowawca, wychowawczyni mogą stać z boku i dawać sygnał, że jeśli będą potrzebni, to służą swoim wsparciem. I w którymś momencie, jeśli patrzymy na klasę szkolną jako całość, jako pewien proces rozwoju, następuje też rozpad tej grupy i bardzo ważną funkcją jest przygotowanie tej grupy do tego, żeby się rozstać, ustalić, jak my potem chcemy być po tym formalnym, pomóc przejść do tego kolejnego etapu edukacji z tymi dobrymi doświadczeniami, też z tymi wyzwaniami, z którymi się dzieci, młodzież mierzyły w trakcie tych lat nauki, tak żeby z tym doświadczeniem mogły sobie poradzić w nowej sytuacji, która bardzo często wzbudza dużo lęku, dużo niepokoju. To są też tak naprawdę takie sytuacje, kiedy dzieci wracają po wakacjach i mogą być w zupełnie innym miejscu, z zupełnie innymi doświadczeniami. Dlatego tak ważne jest, żeby po wakacjach przeznaczyć sporo czasu na takie integrowanie się tego zespołu klasowego na nowo, na takie sięgnięcie do tych doświadczeń, do tego, co się nowego u kogoś wydarzyło. I takie uwzględnienie też tych różnych perspektyw i tego, że te dzieci wchodzą w te procesy z różnymi możliwościami i z różnymi potrzebami. I też różnie te procesy mogą przebiegać. To, co jest też ważne, to, że jeśli my świadomie budujemy ten zespół klasowy w oparciu o te wszystkie procesy, to tak naprawdę my budujemy współpracę, budujemy zespół klasowy. Jeśli świadomie tymi procesami nie zarządzamy, tylko zajmujemy się zbiorem ludzi, to bardzo często pojawiają się zachowania, które są związane z wykluczeniem, z przemocą, z rozpadem relacji. To, co jest też ważne, to że nie wszyscy muszą się tak samo lubić, natomiast bardzo ważne jest, żeby budować więzi. I to jest niezwykle istotne w kontekście profilaktyki przemocy i wykluczenia, dlatego że dużo trudniej jest skrzywdzić kogoś, z kim mieliśmy relacje, z kim siedzieliśmy w jednej ławce, z kim robiliśmy wspólnie jakieś zadanie, jakiś projekt, wiemy, jak ta osoba ma na imię,
Ja czasami spotykam się z takimi sytuacjami, że dzieci są od początku ze sobą i w szóstej klasie mówią o sobie ten, ta, bo nie wiedzą, jak kolega, koleżanka ma na imię. Wtedy bardzo trudno budować współpracę, budować wspólnotę. To wszystko też jest związane z różnego rodzaju wyzwaniami, z którymi Państwo na co dzień się mierzycie. To jest też związane z wyzwaniami, z którymi mierzą się rodziny dzieci, z którymi mierzą się same dzieci. I tutaj pewnie do tej listy, która jest wokół tych osób w kole, dołożylibyście Państwo jeszcze jakąś swoją perspektywę. Natomiast to, co też jest bardzo istotne w ostatnim czasie, to to, że funkcjonowaliśmy w edukacji zdalnej, że jest to zagrożenie tej edukacji zdalnej, że to bardzo wpływa na relacje, że też blisko nas jest wojna, tak, że jest zagrożenie chorobą, kolejną falą pandemii. I że to nie jest tak, że to po dzieciach, po młodzieży spływa, tak? To wpływa na ich poczucie sensu, na to, jakie oni mają zaufanie, jakie mają poczucie bezpieczeństwa też w relacjach z osobami dorosłymi. I to, co jest też ważne w integracji, to rozmawianie o tym. I tak naprawdę to rozmowa buduje relacje, buduje zrozumienie. Nieważne, jakiego modelu komunikacji używamy, ważne, żebyśmy byli w uważności na drugiego człowieka, żebyśmy słuchali i słyszeli i żebyśmy dawali sobie przestrzeń. Metody są na samym końcu i bardzo trudno też będzie dzieciom się uczyć, wejść w te procesy uczenia się, samorealizacji, rozwoju, jeśli te potrzeby związane z bezpieczeństwem, z przynależnością, z sukcesem, uznaniem nie będą zaspokojone, dlatego że my tak jako ludzie funkcjonujemy, tak działa nasz mózg, tak? Że jeśli pojawia się stres, pojawia się zagrożenie, nasz mózg inaczej funkcjonuje, nasza istota szara w mózgu, która jest odpowiedzialna za myślenie, za decyzje, za procesy związane z uczeniem się, po prostu funkcjonuje gorzej. Dlatego warto też o to dbać. Tutaj ja jeszcze na ten slajd wrzuciłam takie przykładowe rzeczy, o których młodzi ludzie mówią, dzieci, młodzież, wtedy, kiedy rozmawiamy o tym, jak chcieliby, żeby było w ich szkole, czego chcieliby więcej. Wybrałam takie wypowiedzi, które mnie też poruszają z programu, bo to bezpieczeństwo, to żeby każdy był szanowany, żeby rodzina była szanowana, żeby dorośli słuchali, wierzyli, pomagali, żeby był kącik, gdzie można rozmawiać o różnych sprawach i problemach, żeby było więcej zajęć integracyjnych i żeby w cudzysłowie inność nie była powodem do tego, żeby kogoś gorzej traktować i konflikty były rozwiązywane bez przemocy. To tak naprawdę dzieci stworzyły podwaliny do tego programu i słuchanie ich. I ostatnia rzecz, o której bym chciała teraz powiedzieć, to to, co dla nas w tym programie jest ważne z perspektywy integracji. To jest tak zwana złota piątka profesora Jacka Pyżalskiego. I w tej złotej piątce na pierwszym miejscu jest przesadzanie. I to jest niezwykle istotne, żeby tym procesem świadomie zarządzać i nawet jeśli dzieci będą się pytać, będą w oporze, bo będą przyzwyczajeni do innych rozwiązań, to żeby mówić, że to jest po to, żeby integrować zespoły klasowe i to mogą być wizytówki, to mogą być różne inne metody przesadzania. To może być na tydzień, to może być na dwa tygodnie, to może być na początku, kiedy się poznajemy, każdego dnia siedzenie z kimś innym, potem na przykład wydłużanie tego, żeby wejść w jakieś relacje, wspólne działanie. To są też losowe podziały na grupy i takie aktywności grupowe i to jest niezwykle istotne. Tutaj pan profesor Pyżalski dosyć często mówi o układankach klasowych Aronsona. Ja jestem też ogromną fanką tej metody.
dlatego że ona każdemu dziecku pozwala w którymś momencie być ekspertem i pozwala być kimś ważnym w mniejszej grupie, w sensie dzielenia się wiedzą, doświadczeniami, umiejętnościami. Trzecia metoda to jest metoda związana z zapraszaniem gościa i całą wizytę i to, kto ma być tym gościem, od początku do końca może przygotowywać zespół klasowy. Bardzo ważny jest też ten element przygotowania się do takiego spotkania, zaproszenia, też podsumowania tego spotkania. Kolejną rzeczą są wydarzenia specjalne. Tego się zazwyczaj dużo dzieje w szkołach. To, co jest ważne, to, żeby to sobie podsumowywać, co to nam wniosło do takiego życia klasowego, zespołu klasowego i tak zwane mądre zabawy integracyjne. Tutaj to mądre jest w nawiasie, dlatego że to, o co chodzi pod tym określeniem, to tak naprawdę o to, żeby to były takie zabawy, które są celowe, my wiemy, po co je robimy, po co je proponujemy, żeby one wspierały proces integracji i żeby były skuteczne w grupie i zachęcały do podejmowania działań grupowych. To są trzy takie bardzo, bardzo istotne kryteria. Dziękuję. To jeszcze tutaj powiem, bo tutaj mieliśmy jeszcze taką część dotyczącą tych kluczowych rzeczy, prawda? Że to taki profesor Przelecki często mówi o tych właśnie, no i w ogóle pedagodzy, prawda, mówią o tych regularnych działaniach, które są potrzebne, nie żeby nie robić tego na hej, na jakiś taki tylko raz w roku na przykład, albo zaprosić kogoś z zewnątrz w ogóle, tylko właśnie po troszku samemu najlepiej, samodzielnie w ramach swoich kompetencji, po prostu żeby to ćwiczyć i tutaj pokazywać, i budować rzeczywiście te relacje. Tutaj dziękuję za te słowa. Zapisałem sobie i kwestię relacji, integracji jako taką rzecz i to, że one powinny być też stałe właśnie, to mi też tutaj współgra z tym właśnie, z tymi codziennymi ważnymi działaniami. Teraz chciałbym przejść, zaraz tutaj, jak się tylko złapię z prezentacją, chciałem dać głos, przekazać doktor Iwonie Kołodziejek i zapytać ciebie o to, jak dydaktyka może wspierać rozwój kompetencji, o tym, jak dobierać metody do tego, żeby to było i integracyjne, i wspierające współpracę, i uczące właśnie różnych rzeczy, tak? Bo o naukę różnych rzeczy nam chodzi w szkole. No i w ogóle, jakie metody, jakie tutaj, jak pracować takimi metodami, w jaki sposób, żeby to było jak najskuteczniejsze? Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo żałuję, że nie możemy się zobaczyć. Znaczy Państwo mnie widzą, a ja Państwa nie, ale sobie Państwa wyobrażam i myślę, że są Państwo wyjątkową grupą i że dzielimy wspólne wartości, skoro tutaj ten dzień, wieczór przed rozpoczęciem roku wspólnie się wirtualnie spotkaliśmy i spotkałyśmy, bo ważni są dla nas nasi uczniowie, nasze klasy. I na początek chciałam powiedzieć o takich dwóch założeniach, które ja czynię i w swojej pracy codziennej nauczycielskiej, i w pracy z moimi studentkami i studentami, czyli przyszłymi nauczycielkami i nauczycielami. To znaczy, że to jest takie założenie, że uczenie i wychowanie to jest właściwie, to są dwie strony jednej kartki i że tego się nie tylko, że tego nie tylko nie można rozdzielać, co po prostu tego się nie da rozdzielić. I kolejne założenie odwołuje się już do tego, o czym mówiła Iza, to znaczy do tej, i ty Janku też to mówiłeś, o tej systematyczności i powtarzalności pewnych działań. I kiedy ja sobie o tym myślę, o własnej praktyce i o praktyce innych nauczycielek i nauczycieli, to wydaje mi się, że te 45 minut, które jest nam dane dzień po dniu przez wiele, wiele godzin, to
to, że to jest najlepsza okazja do tego, żeby nie tylko właśnie uczyć, ale też wychowywać. I że dobrze jest się temu przyjrzeć, jak dobieramy różne metody dydaktyczne, jakie one też mają konsekwencje właśnie wychowawcze, to znaczy co one robią w klasie. I ostatnie założenie, które też jest istotne, zanim przejdę do konkretnych rozwiązań, to jest myślenie o tym, że nie ma innej klasy niż klasa zróżnicowana. Kiedy ja się wiele lat temu zaczynałam zajmować tematem różnicowania kształcenia, to wtedy bardzo mocno mówiliśmy o uczniach z tak zwanymi specjalnymi potrzebami i przechodziliśmy od tego modelu integracyjnego do modelu włączającego. I często i ja nawet tak myślałam, ale też inne osoby, z którymi o tym rozmawiałam, czy którym przedstawiałam te moje zainteresowania, myśleliśmy o tym, że to jest no jednak obok głównego nurtu kształcenia, znaczy, że są jakieś klasy takie zwykłe i inne. Natomiast no jest to jasne w tym momencie, że tego podziału już nie ma i że też jak się przyjrzymy temu, jakie są rekomendacje dla pracy, dydaktyczne rekomendacje do pracy z klasami, powiedzmy, zróżnicowanymi i tymi innymi, czyli co mówi po prostu, co mówią badania o dobrym uczeniu, no to że te rekomendacje są takie same. I że właściwie uczyć klasę zróżnicowaną, to znaczy uczyć każdą klasę, po prostu uczyć dobrze. I jak już poczyniłam te trzy założenia, to chciałabym przejść do tego slajdu, który teraz Państwo widzicie. Na nim są takie cztery zupełnie arbitralnie przeze mnie wybrane wartości, o których pomyślałam sobie dzień przed rozpoczęciem roku, czy kilka dni przed rozpoczęciem roku, o których sobie pomyślałam w kontekście mojej klasy, którą za chwilę zacznę uczyć, ale też teraz słuchając Izy, to z jakimś wzruszeniem tego słuchałam, zwłaszcza tego slajdu, patrzyłam na ten slajd, który mówił, na którym zapisane były te wypowiedzi uczniów, bo pewnie Państwo widzą, że to są bardzo powiązane rzeczy i że ja naprawdę wcześniej nie widziałam tego slajdu, a uczniowie też mówią o tym, że to, czego oni potrzebują w uczeniu i w byciu w klasie, w rozwoju, to właśnie jest bezpieczeństwo, zaufanie i współpraca. I pokrótce powiem, jak ja to rozumiem. To znaczy, po pierwsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to jest dość jasne, że my się możemy uczyć także w sytuacji zagrożenia. I że to nie jest warunek konieczny, ale tylko wtedy, kiedy mówimy o jakimś krótkotrwałym stanie, a nie wtedy, kiedy myślimy sobie o 12 latach kształcenia dzień po dniu. Znaczy wtedy naprawdę to uczenie się w napięciu nie przyniesie dobrych efektów i że to wydaje się być oczywiste i konieczne. I że warto też sobie o tym przypomnieć, ja staram się sobie o tym przypominać, kiedy pracuję z moimi uczennicami i uczniami, że uczenie się jest szalenie wymagające i że jest nieustanną ekspozycją i prezentowaniem tego, czego się nie wie, nie rozumie, co jest trudne, czyli właściwie jest się takim wystawianiem w takim bardzo no odsłanianiem się od jakiejś takiej trudnej strony i że to naprawdę wymaga komfortu i wymaga zaufania. Zaufanie, kiedy ja myślę o zaufaniu, to myślę sobie o tym, że to jest zaufanie, które uczniowie i uczennice powinny mieć do mnie jako do nauczycielki. I to jest takie zaufanie zarówno związane z tym, o czym mówiła Iza, czyli że ja będę umiała zareagować w trudnych sytuacjach, ale że też ja potrafię, że ja też widzę każdego indywidualnie, ale widzę też grupę, że potrafię, że wiem, czego uczę i że potrafię to zrobić i że potrafię wspierać moich uczniów wtedy, kiedy mają trudności, zwłaszcza wtedy. Znaczy, zwłaszcza wtedy ten sprawdzian zaufania i najważniejsza moja ocena mojej pracy. Ale też myślę o tym, że to zaufanie to jest zaufanie do szkoły, do innych uczniów, czyli budowanie tego zespołu, w którym zaufanie jest kapitałem i też do procesu, jakim jest w ogóle uczenie się i jakim jest edukacja w takim systemowym ujęciu i że to zaufanie my musimy budować. Kolejną rzeczą jest otwartość na wyzwania, to znaczy kiedy już jest bezpieczeństwo i jest zaufanie, to wtedy można
jeszcze mocniej się odsłonić i wejść w sferę, która jest sferą napięcia, bo uczenie się jest napięciem, to znaczy uczenie się nie jest bezpieczne, to znaczy ma się odbywać w bezpiecznej atmosferze, ale uczenie się jest zmianą poglądów, jest stanem ruchomym, takiej wyjścia w stronę wiedzy, w stronę, no właśnie, wyjścia od niekompetencji do kompetencji, więc to wszystko wymaga dużej aktywności i odwagi. No i wreszcie współpraca, przeze mnie rozumiana tak, że no w takim kształcie, w jakim jak skonstruowane są szkoły, uczenie się nie jest indywidualnym procesem, to znaczy ono musi mieć znamiona indywidualności, ale odbywa się w grupie i to jest szalenie istotne. I teraz od tych wartości przejdziemy dalej do, ja przechodzę, kiedy myślę o mojej szkole i o moich uczniach, do konkretnych działań. I te działania to przede wszystkim takie zaznajomienie uczniów z procesem edukacyjnym, z tym, w czym uczestniczą, żeby oni rozumieli, co im się dzień po dniu, godzina po godzinie wydarza. Kolejna rzecz to jest kwestia jasnych procedur uczenia się, czyli rozumienia tego, w jaki sposób dzieje się to, że się uczę i w jaki sposób mogę to replikować już na własną rękę, na przykład we własnym kształceniu, uczeniu się w domu. Dalej to jest kluczowa kwestia, to jest wykorzystywanie w procesie uczenia się na błędach i to jest związane z podstawową wiedzą naszą na temat tego, jak się uczymy, a każdy z nas uczy się trochę, znaczy uczymy się według określonych reguł, ale nie jest tak, że uczenie się jest prostą transmisją wiedzy, umiejętności i postaw, tylko tam zawsze dokonuje się rodzaj zaburzenia, to znaczy nawet to, co ja teraz Państwu mówię, przykleja się do Państwa w miejsce Państwa doświadczeń i tego, z czym dzisiaj tutaj przyszliście, jakie mieliście myśli, co jest dla Państwa ważne, ale też co Państwo wiecie na temat uczenia i tak dalej, i tak dalej. I ja nie mam na to wpływu, mówiąc tylko, ale mogę mieć na to wpływ w klasie wtedy, kiedy uczniowie mi demonstrują to, w jaki sposób myślą, a demonstrowanie myślenia najlepiej widać, czy najlepiej jest widoczne to myślenie właśnie wtedy, kiedy uczniowie pokazują nam swoje błędy. To wtedy widzimy w tych błędnych koncepcjach, jaka jest struktura tej wiedzy i tych umiejętności i możemy wtedy prowadzić ich w głąb rozumienia. No i ostatnia ważna praktyka związana jest z wzajemnym uczeniem i to jest istotne dlatego, że oczywiście z tych wszystkich względów, o których mówiła Iza i których już nie będę powtarzała, które są szalenie istotne dla rozwoju, ale dla samej dydaktyki, czyli dla samego uczenia ważne jest to, że to jest po prostu szalenie efektywne. To znaczy, że badania mówią, metaanalizy, wyniki metaanaliz mówią o tym, że uczenie się od siebie nawzajem ma ogromny wpływ, więc warto w to inwestować. I już teraz przechodząc do zupełnych takich konkretów z praktyki, którymi chciałam się z Państwem dzisiaj podzielić, to po pierwsze wydaje mi się bardzo ważne to, o czym też już Iza mówiła, czyli ustalenie zasad, ale nie tylko samo ustalenie zasad, ale też odpowiadających im codziennych praktyk, zarówno wychowawczych, jak i dydaktycznych. To znaczy, jeżeli ja ustalam sobie taką zasadę, że ze sobą współpracujemy, bo to jest zasada z poziomu postaw, to na poziomie konkretu ja proszę uczniów o to, żebyśmy zawsze dobierali się do grup w sposób losowy. Też już Iza o tym mówiła, też wydaje mi się to niezwykle ważne. Kolejna zasada, na przykład to, że mówimy o sobie i swoich doświadczeniach, no i praktyka w codzienności to są komunikaty typu ja. I kiedy moi uczniowie mówią, że wszystkie lektury są do bani i że generalnie lektury właśnie są beznadziejne, no to wtedy ja mogę ich skorygować i powiedzieć dla ciebie, dla mnie, prawda? Możemy rozmawiać o sobie i swoich doświadczeniach i wtedy zupełnie wchodzimy na inny poziom rozmowy o różnorodności, o różnych punktach właśnie widzenia i szanowania własnych doświadczeń.
Potem przechodząc od zasad, bardzo blisko tych codziennych praktyk są pewne procedury, możemy też je nazwać rytuałami. To są rytuały i procedury zarówno dotyczące kwestii wychowawczych, jak i dydaktycznych. Kiedy ja rozpoczynałam swoją pracę w szkole, to wydawało mi się, że najważniejsze jest, żeby każda lekcja była inna od poprzedniej i żeby z każdego dnia uczniów po prostu zaskoczyć. A że uczę języka polskiego, to inwencja mi się mniej więcej koło listopada skończyła. A teraz rośnie we mnie to przekonanie, że właściwie bardzo dobrze jest uczniów zaskakiwać i zaciekawiać treściami, natomiast jeśli chodzi o te kwestie dydaktyczne, czyli o to, w jaki sposób uczymy, to że dobrze jest tutaj replikować pewne schematy i że te rytuały i przedmiotowe, i wychowawcze dobrze jest właśnie codziennie powtarzać, ewentualnie później modyfikować czy dokładać kolejne, po to, żeby uczniowie czuli się w tym pewnie, żeby w ten sposób też modelować określone zachowania. I myślę tutaj na przykład o takim rytuale budującym relacje, jak codzienne podawanie sobie na początku lekcji ręki na powitanie. No wiadomo, w czasach COVID-u to trochę te rytuały upadły, ale są różne zamienniki. Natomiast takim rytuałem przedmiotowym, wprowadzającym w lekcje, mogą być codzienne czy tam co lekcyjne, tak? Bo zależy jak się ma te lekcje, ale takie powtórki, które są ukierunkowane nie na to, żeby złapać uczniów na niewiedzy albo docenić ich wiedzę, tylko właśnie zobaczyć po prostu, nie oceniając, co zapamiętali, żeby oni sami dla siebie to wiedzieli. I tutaj już można wprowadzić różne atrakcyjne formy, w jakich odwołujemy się do wiedzy uprzedniej i powtarzamy pewne rzeczy, co jest znaczące w kontekście kolejnego aspektu, czyli tej znajomości procesu i tych powiązań, które czynimy. I nieczęsto myśli się o tym, że podawanie celu i określanie kryteriów, które powiedzą nam, czy do tego celu dotarliśmy, że to się wiąże z różnorodnością i z zarządzaniem różnorodnością. Ale tak właśnie jest, ponieważ to, co jest podstawą personalizacji, czyli takiego uczenia, w którym uczniowie biorą odpowiedzialność za swój proces i mogą go indywidualnie i podmiotowo kształtować, jest właśnie ta znajomość i wiedza o tym, jak się uczę. A dlatego właśnie kluczowa jest znajomość celu i kryteriów. I to, co jest jeszcze istotne, ja dużo tutaj nie będę mówiła, bo akurat Centrum Edukacji Obywatelskiej od bardzo wielu, wielu lat promuje właśnie ten styl prowadzenia lekcji i wprowadzania celu, który jest ważniejszy niż temat lekcji. Jest mnóstwo opracowań na ten temat, ale to, co jest istotne i co wynika z badań, z metaanaliz między innymi Marzano, to to, że nie samo wprowadzenie celu ma znaczenie, a to, że się do niego w ciągu lekcji odwołujemy i że cały czas staramy się powiązać to, co podczas lekcji się działo, czy co dzieje się i co się działo na wcześniejszych lekcjach, i tu nawiązuję do tych powtórek, powiązać właśnie z celem. Jeżeli chodzi o to wykorzystywanie, o tu widzę, że mi się powtórzyło, a tu już chodziło o konkret w prezentacji, to znaczy to wykorzystywanie błędów, to jest tak naprawdę, za tym idą takie strategie, które odsłaniają te błędy. I do tych strategii należą wszystkie te techniki i narzędzia, które pozwalają nam zebrać informacje od większości uczniów w klasie. Bo w momencie, kiedy ja zadaję jakieś ćwiczenie i odbieram je od uczniów chętnych, to najpewniej dostanę same prawidłowe albo prawie prawidłowe odpowiedzi, bo ktoś, kto się zgłasza, najpewniej wie. Natomiast powinniśmy dążyć do takiej sytuacji, w której jeśli nie jesteśmy w stanie, bo mamy duże klasy, ale zbieramy te odpowiedzi
przynajmniej od większości i to takiej większości zróżnicowanej. I teraz jak to zrobić? No najlepiej to oddać losowi i albo stosować to, co znowu też Centrum Edukacji promuje przy okazji oceniania kształtującego, czyli te osławione patyczki, ale to może być jakakolwiek inna technika, klas dojo czy inne nawet wspólnie z uczniami wymyślone metody. Ale to jest bardzo ważne, że wtedy, kiedy my angażujemy różnych uczniów w klasie, to słyszymy różne głosy i oni nawzajem też słyszą różne głosy i też przestają się obawiać, wypowiadać rzeczy, które po prostu są jakąś pomyłką czy błędem. I zaczynamy do tego dzień po dniu przyzwyczajać. I tutaj też jest ważne, to też Iza o tym mówiła, że uczniowie się bardzo uważnie przyglądają nauczycielom w kontekście budowania klimatu klasy i właśnie budowania tego kapitału różnorodności, to ważna jest tutaj reakcja nauczyciela, nauczycielki. Nasza reakcja ma tutaj kluczowe znaczenie. No i ostatnia, ale tak naprawdę moim zdaniem najistotniejsza rzecz. Gdyby była jedna rzecz, z którą Państwo by dzisiaj wyszli, to ja bym tą właśnie rekomendowała. Zdałam ją na koniec jako taką, bo podobno się pamięta najbardziej to, co na końcu. Więc dwie rzeczy. Praca w parach i praca w grupach. I ja wiem, że się szalenie dużo o tym mówi, ale tutaj i też już Iza mówiła, ale najistotniejsze jest to, żeby po pierwsze praca w grupach była codziennie. Jeżeli jej nie ma codziennie, to uczniowie traktują ją jako coś wyjątkowego, zupełnie inaczej do tego podchodzą. A to wzajemne uczenie się nie powinno być czymś ekstraordynaryjnym, tylko właśnie codzienną praktyką. Kolejna istotna kwestia to jest losowy dobór. I to też na początku budzi opór, pewnie też Państwa jest takie doświadczenie, moje również, ale po pewnym czasie uczniowie już wiedzą, że uczą się od siebie nawzajem, że to jest chwila, to jest kwestia kilku minut, taka praca, tak? Ona nie musi być bardzo długa na każdej lekcji, wystarczy, że to będzie 10 minut i że po prostu nie muszę kogoś bardzo lubić, ale mogę z nim współpracować, mogę się tego uczyć dzień po dniu. I ostatnia istotna sprawa, o której mówią taki warunek brzegowy, o którym mówią badania, to jest liczba osób w grupie. Ona nie powinna przekraczać 3 osób, bo wtedy rzeczywiście uczniowie są w stanie ze sobą mocno współpracować. Oczywiście, jeśli mamy duże, skomplikowane zadanie, w którym jest podział na role i uczniowie potrafią dobrze zarządzać swoją aktywnością w takiej pracy, no to to jest na przykład praca projektowa, to te grupy mogą być większe, to jest jasne. Natomiast wtedy, kiedy mamy różne, kiedy jesteśmy zwłaszcza na początku tego procesu, o którym Iza mówiła, czyli procesu grupowego, w której uczniowie się dopiero poznają albo w której są jakieś napięcia, to wtedy warto, żeby ta praca grupowa była krótsza i żeby w grupie było mniej osób. I chyba tutaj postawię kropkę, choć chętnie bym jeszcze wiele rzeczy powiedziała. Bardzo to był ciekawy fragment. Tak od tego, od momentu, kiedy to wychowanie wraz z nauką powinno sobie towarzyszyć, o tej klasie zróżnicowanej, która właśnie jest naturalnym po prostu stanem, że każdy z nas ma tę klasę zróżnicowaną i rzeczywiście powinniśmy z nimi pracować jako właśnie też będąc w kontakcie z każdą osobą. To jest myślę, że bardzo ważne i do nawiązywania tej relacji, jak i też właśnie zwracanie uwagi, co jest każdej osobie potrzebne szczególnie, jak wesprzeć daną osobę. Ale też myślę, że właśnie, że to też pozwala, jeśli wyciągać te informacje właśnie od każdej osoby, czy tam powodować takie sytuacje, gdzie się osoby dzielą ze sobą, między sobą też w klasie, to też dzięki temu te relacje między sobą budują i wtedy te tworzą się te liny, sznurki. Nie wiem, czy Iza na to się powoływała to w jednej z tych z narracji profesora Pyżalskiego jest o tych relacjach, że jeśli te nici, jeśli ta znajomość będzie większa, to też większa współpraca i też mniejsza tendencja do jakiegoś właśnie robienia sobie jakichś niefajnych rzeczy, a jednocześnie większa możliwość, że ktoś komuś pomoże po prostu, bo zna tę osobę właśnie z jakiegoś konkretu, a być może jeszcze swoje pasje poszerzy przez to, że właśnie usłyszał czyjeś inne. I bardzo dziękuję za te słowa o tym, że bezpieczeństwo i zaufanie uruchamia uczenie, prawda? To jest
takiego, o czym warto cały czas pamiętać, że dopóki właśnie nasza klasa nie poczuje się bezpiecznie, no to nie zacznie się sprawnie w ogóle jakoś tak nie poczuje się komfortowo dość, żeby się uczyć. I że to że uczenie w grupie, no to jest takie coś, co bardzo lubimy. Praca z błędem, przyzwolenie na to i no, taka zachęta do eksperymentów, prawda? Gdzie w tym momencie właśnie tam, gdzie wchodzimy poza jakąś sferę komfortu i w relacjach, ale też właśnie w eksperymentowaniu takim właśnie naukowym, to myślę, że tutaj najwięcej się dzieje takich rzeczy właśnie edukacyjnych, tutaj najwięcej się uczymy. Więc to jest takie bardzo i naukowe, i takie właśnie do nauczania się, ale też potem wyżyciowo po prostu taka sytuacja. Zaraz oddam głos Maćkowi Śliwie. Widzę w komentarzach, że Państwo pytają o zaświadczenia. Link do pobierania zaświadczeń podamy na koniec webinarium, więc proszę się cierpliwie czekać na ten moment. I widzę też komentarze, że być może nam tutaj czat na Zoomie nie działa, więc za to przepraszam, coś tutaj musiało się technicznie skomplikować. Widzę, że na Facebooku czat działa, więc no mam nadzieję, że tutaj przez pytania i odpowiedzi proszę kierować pytania, w razie czego na Zoomie, to będziemy tutaj starali się odpowiadać na nie. Dziękuję za to tutaj, za udział. Ja Ciebie znam od paru lat, słyszałem wiele Twoich historii takich właśnie wychowawczych, czytałem o nich, słyszałem o nich. Chciałbym, żebyś tak podzielił się z nami właśnie swoją praktyką wychowawcy, no właśnie, powiedz trochę właśnie, dlaczego taki jesteś, dlaczego to według Ciebie jest ważne, żeby nawiązywać te relacje właśnie takie, budować klasę, dawać głos, na co trzeba uważać, budując taki zespół, powiedz takiej perspektywy właśnie już nie dydaktycznej, takiej stricte przedmiotowej, tylko właśnie takiej wychowawczej, proszę. Dobry wieczór Państwu, pozdrawiam serdecznie Zabrza, jakbyś Jaśku mi przełączył mój slajd. Będę wdzięczny. Ja generalnie po pierwsze, jeszcze trochę tak zapachnie dydaktyzmem, cieszę się z wypowiedzi Iwony i Izabeli, bo czuję Was, że jesteśmy z jednego nurtu konstruktywizmu społecznego i po prostu mówimy jednym językiem, a poznałem Iwonę dopiero wczoraj, Izabelą, bo nie rozmawiałem od kilkunastu lat, cieszę się, że jest znowu ta okazja. Ja przygotowałem moją wypowiedź w takich pięciu punktach, z których część rzeczy dziewczyny już wyjęły mi, więc może je ograniczę, a pewne powtórzę, żeby nam się może lepiej utrwaliły w naszych głowach. Pierwsza rzecz, jak sobie myślałem, co dzisiaj powiedzieć, przypomniała mi się myślą, gdzieś 20 lat temu słyszałem profesora Bralczyka, że możesz nie mówić, co myślisz, ale myśl, co mówisz. I oczywiście ja już wcześniej reflektowałem nad tym, co jest zawarte w moich słowach, ale od tego czasu bardzo zacząłem zwracać na uwagę w mojej pracy z młodzieżą, uczniami, uczennicami, koleżankami, kolegami w szkole, jak ja właściwie się z osobami komunikuję, prosiłem o obserwacje mnie, udzielanie informacji zwrotnych, no i wiele takich różnych przemyśleń doprowadziło do zmiany w moim języku. Pracuję zresztą cały czas, to nie jest proces zakończony, żeby mówić językiem otwartym, inkluzywnym. Językiem, w którym po pierwsze używam feminatywów. W mojej klasie nie ma tylko uczniów, są uczniowie i uczennice. A od kiedy też w mojej własnej, nawet wychowawczej klasie pojawiły się dwie osoby niebinarne, no to są też osoby uczące się. Ta forma zresztą osoby jest formą bardzo wygodną, bo ona wszystkich i wszystkie obejmuje postaci w klasie, więc do niej się ostatnio szczególnie przyzwyczajam. Oczywiście normą jest dla mnie to, żeby zwracać się do osób, które mam w klasie, takimi zaimkami, jakie one sobie życzą, a nie tymi, które są zapisane w dzienniku. Bardzo pilnuję się, czy pracuję nad tym, żeby używać takiego języka włączającego, kiedy na przykład mówimy o grupach, to
może niektórzy znają, że to jest, nie wiem, no drobnostka, ale ja jednak pilnuję się, żeby nie powiedzieć, że dzielę was na grupy, tylko teraz budujemy na przykład 5 nowych zespołów w naszej klasie. Iwona wspominała, jak to jest ważne, żeby też pilnować komunikatu ja, a unikać generalizowania, kiedy się komunikujemy. No mógłbym to wiele więcej na ten temat opowiadać, ale do tego was po prostu zapraszam. Sprzedaję wam tą myśl profesora Bralczyka. Możesz nie mówić, co myśleć, ale myśl, co mówisz. Druga rzecz, no to też paręnaście lat temu przeczytałem książkę Edwarda Halla Bezgłośny język i jeszcze jest książka Ukryty wymiar i zacząłem myśleć o tym, jak wygląda moja klasa, przestrzeń w mojej klasie, że pomyślałem o tym, jak sam spędziłem 1200 godzin mojej edukacji siedząc za plecami osób i że jeżeli to samo funduję moim uczennicom i uczniom w klasie, to może warto to przebudować. No i dla mnie dzisiaj jest oczywistym, że pracuję w przestrzeni klasy, w której uczniowie siedzą naprzeciwko siebie czwórkami. Mam więc gotowe możliwości pracy w zespołach, ale też oczywiście, tak jak mówiła Iwona, trzeba uważać, bo te zespoły często mają różny stopień zainteresowania tematem, różny stopień różnych możliwości pracy, więc to trzeba przebudowywać. Jedną z moich ulubionych metod jest wspomniana przez Izę układanka, puzzle czy jigsaw, jak ja to najczęściej nazywam, ta metoda pracy w grupie, gdzie najpierw uczniowie pracują w grupie pierwotnej nad problemem, a potem rozchodzą się i każdy zostaje ekspertką, ekspertem, ma to poczucie, że może komuś tą wiedzę swoją przekazać i stworzyć nową przestrzeń do dyskusji. Także namawiam, żeby złamać ten układ siedzenia uczniów plecami do siebie, żeby eksperymentować z czwórkami, z kręgiem, też często różne inne formy, za chwilę powiem o kolejnej przy okazji pewnego ćwiczenia, jaką wprowadzam przebudowę w klasie. No trzecim moim zagadnieniem jest budowa przestrzeni do dyskusji. Tutaj akurat w ogóle też parę dni temu uczestniczyłem w takim webinarium poświęconym Hitowi, którego będę nauczał i jak miód na moje oczy prowadzący Aleksander Pawlicki mówił o tym, że on odchodzi. Ja dokładnie przeszedłem ten proces od na przykład metody debaty, która uczy wielu intrygujących i ciekawych umiejętności, ale zarazem zawiera procedurę oceniania, buduje też jakiś podział na dwa plemiona, które ze sobą troszeczkę walczą. Ja staram się, żeby na moich lekcjach miała miejsce nie debata, ale dyskusja, deliberacja, żebyśmy po prostu cały czas ucierali sobie, konfrontowali nasze postawy i szukali jakiegoś takiego wspólnego rozwiązania naszych postawionych problemów, wspólnego znalezienia drogi do otwartości. No staram się bardzo pilnować, żeby angażować każdego, stąd nie wiem, na pewno jutro otworzę w kręgu. Gdy mam nową klasę albo pierwszy raz spotykam się z rodzicami, uwielbiam taką metodę opowieść o imionach. One są o tyle bezpieczne, że ludzie po prostu nie muszą głęboko się odsłaniać, tylko się ich pytam, czy wiesz, dlaczego masz tak na imię, co znaczy twoje imię, czy lubisz w ogóle swoje imię. Tutaj każdy ma jakąś możliwość wypowiedzi. No i zwykle i z uczniami, i z rodzicami to ma bardzo dobry efekt, choć oczywiście zawsze może się zdarzyć trudna sytuacja. Raz zdarzyło mi się, że usłyszałem, mam imię po zmarłej siostrze i to oczywiście też może nastąpić, ale to ćwiczenie jednak w ciemno będę polecał. Na pewno gdzieś szybko w klasie mojej wychowawczej zrobię kolejne ćwiczenie typu herbaciarnia, gdzie to jest trochę, wrócę do wspomnienia z moich własnych przeżyć. Kiedy ja zdałem sobie sprawę po zakończeniu liceum, że w mojej klasie były osoby, z którymi ja być może nie pamiętam, żebym w ogóle zamienił słowo, a to były fajne osoby, tylko nie było okazji, więc ja buduję taką przestrzeń do rozmowy w mojej klasie. Uczniowie siadają, jest rząd ustawionych naprzeciwko siebie wzdłuż całej sali, dwa rzędy
krzeseł, uczniowie siadają naprzeciwko siebie, rzucam jakieś hasło, żeby porozmawiali przez 2 minuty. Gdybyś mógł teraz gdzieś pojechać, gdzie byś pojechał, następuje rozmowa, zmiana strony, a potem uczniowie się przesuwają, na przykład jedni siedzą w miejscu, a drugi rząd idzie o 3 miejsca w jedną stronę, przesiadają się, no i w nowym układzie przypadkowym, losowym, znowu na jakiś temat. To oczywiście mogą być rozmowy, które służą tylko rozmowom, ale zwykle u mnie to kończy się wprowadzeniem w jakąś dyskusję, która pozwala nam rozwiązać już jakieś zagadnienie związane z sprawami wychowawczymi, nagle nie wychowawczej, ale to jest też metoda pracy, którą mogę stosować na moich przedmiotach historii, przedsiębiorczości czy wiedzy o społeczeństwie. W ogóle ważnym jest dla mnie, żeby budować taką kulturę dyskusji i budować kulturę zadawania pytań. Dla mnie jednym z wymiarów dobrej lekcji to jest ta lekcja, w której uczeniowie zadali więcej pytań niż zadał ich na lekcji nauczyciel. Wartości. Kolejny mój punkt to kilka spraw. To zgodność przede wszystkim mojej własnej postawy z treścią mojego przekazu. To jest na przykład kwestia, że mnie nie tylko mówił o to, że macie być prospołeczni, ale żebym na przykład przygotował jakieś takie uczenie serwis learningowe, czyli że analizujemy jakiś lokalny problem, zastanawiamy się, jak go rozwiązać. Uczniowie go to oczywiście ten problem znajdują i decydują, czy chcemy się nim zająć. No i potem przystępujemy do zmiany. No, kiedy w ostatnim tygodniu na przykład nauki w mojej klasie, w mojej szkole był dzień z wychowawcą, już tak przy zakończeniu roku, no różnie spędzano czas. No, ja zaproponowałem moim uczniom właśnie takie jakieś działanie serwis learningowe, no i skończyło się tym, że wokół szkoły zebraliśmy kilkanaście 120-litrowych worków śmieci, szczególnie w tych miejscach, gdzie przez cały rok szkolny uczniowie palili papierosy i, że tak powiem, zostawili dużo po sobie rzeczy, więc przywróciliśmy światu tą przestrzeń. Także nauka przez zaangażowanie w tych wartościach się mieści. Przy rzeczy mówiąc o wartościach, jest dla mnie też bardzo ważnym, żeby być uczciwym wobec moich uczniów i uczennic i mówić im: słuchajcie, pamiętajcie, że jak ja z wami rozmawiam, to nie jest tak, że ja tutaj jestem osobą niewinną, że ja być może bardzo często was manipuluję i wy o tym pamiętajcie. Ja się oczywiście sam przed tym bronię, albo wam będę starał się wprost o tym powiedzieć, ale uczciwie muszę wam powiedzieć, tu może mieć miejsce manipulacja, a wy po prostu uczcie się na moim chociażby przykładzie, żeby sobie z tą manipulacją radzić sobie w otaczającym świecie. Co się dzieje w punkcie kuchnia pedagogiczna? To też mniej więcej z 10 może lat temu zacząłem się zastanawiać, współpracując z pewną grupą ludzi, że to jest ważne, żeby uczniowie rozumieli, co dzieje się na lekcjach, kiedy ja na przykład, nie wiem, zbieram metodę pracy w grupie, albo właśnie stosuję losowy dobór, albo wprowadzam metaplan, żeby z nimi rozmawiać, dlaczego ja stosuję te metody. Zresztą bardzo często uczniowie sami inicjują tą dyskusję, bo na przykład zwykle zawsze pojawia mi się grupa osób, które starkają, dlaczego znowu podział na grupy. No właśnie, to się zatrzymuję, odkładam na bok treść, mówię: porozmawiajmy, dlaczego mamy miejsce podział na grupy, co nam to daje, co zyskujemy, czemu prawdopodobnie tego nie lubicie, no bo nie da się siedzieć w tej grupie i nic nie robić. No, jeżeli grupa jest mała, tak jak mówi Iwona, nie czas na próżniactwo społeczne, trzeba działać, trzeba będzie przedstawić ten wynik. Ja na dodatek też będę właśnie losował, kto przedstawi, więc nie będzie tak, że ta osoba co zawsze, tylko grupa musi pracować, żeby każdy jej wyniki dobrze zaprezentował. Ja oczywiście najczęściej tych wyników nie będę z kolei oceniał, żeby nie budować kolejnego stresu. Tak samo będę mówił właśnie, dlaczego losujemy was uczniów, a dlaczego nie zgadzam się na to, że ten, kto podniesie rękę, będzie odpowiadał. No i sami rozumieją, że te osoby zwykle po krótkich wyjaśnieniach, że idąc metodą nielosową, będą zwykle mówiły te osoby, co zawsze. Jedni będą się szybciej rozwijać, drudzy będą mieli te możliwości bardzo ograniczone. I to tyle a propos moich punktów, które zapisałem, ale dwie rzeczy jeszcze chcę powiedzieć. O jedną
w mailu poprosił mnie Janek, bo ja się mu przyznałem, ja się lubię do tego przyznawać, że ja po 30 latach pracy bardzo w sobie cenię to, że jestem osobą niekompetentną, ale dodam do tego, że jestem osobą świadomie niekompetentną i tą świadomość mojej niekompetencji bardzo w sobie lubię, bo ona mnie napędza do tego, żeby się ciągle rozwijać. Ja nie mam poczucia, że jestem u kresu mojej nauczycielskiej drogi, tylko wręcz na odwrót. Ja wierzę, że mogę bardzo dużo w sobie jeszcze zmienić. I taka rzecz, która mi przyszła przed samym naszym spotkaniem jeszcze do głowy, której chciałem powiedzieć, szkoła mówi o wielu ważnych sprawach, nie mówi oczywiście o bardzo wielu, bardzo ważnych sprawach. Jestem ostatnio na etapie, że tą bardzo ważną sprawą, o której chcę rozmawiać, szczególnie z moimi chłopakami w szkole i w klasie, jest rozmowa o emocjach, bo mam wrażenie, że część z nich w ogóle nie rozróżnia wielu swoich emocji. Część z nich bardzo często wstydzi się swoich emocji, bo słyszy, że to są złe emocje. Ja mówię, że nie ma złych emocji, są co najwyżej trudne emocje. I właśnie taka rozmowa o rozpoznawaniu emocji, ich nazywaniu, wydaje mi się ostatnio szczególnie ważna w mojej pracy. To tyle. Przepraszam, jeżeli troszeczkę za dużo czasu zająłem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że to było bardzo cenne. Ja tutaj tylko tak podsumuję, tutaj wyłapane elementy. Kwestia dbałości o język, prawda, jak ważne jest, czy zwracanie się właśnie tak do osób, jak one proszą, jak one lubią, a nie właśnie jeszcze czasami stygmatyzowanie takie się pojawia właśnie, nie wiem, przyzywanie, tworzenie takich przezwisk, które potem klasa nawet podłapuje. To jeszcze pamiętam ze swoich czasów szkolnych. Dbanie o przestrzeń klasową, żeby ona tworzyła te relacje, żeby tworzyła pracę taką wspólną, a niekoniecznie patrzenie sobie na plecy. Praca w grupach, która tworzy jednocześnie ekspertów, prawda? Czyli jakby wykorzystywanie pracy w grupach do tego, żeby osoby po dowiedzeniu się czegoś szły do innej grupy i dzieliły się ekspertyzą, to bardzo współgra z taką ważną rzeczą, jak właśnie wzmacnianie, takie budowanie kompetencji społecznych, co jest też jednym z takich fundamentów tego naszego zespołu, który czuje się bezpiecznie i pewnie siebie i też jest odważny w takim i w uczeniu się, i w takim w ogóle byciu razem. O rozwiązaniach problemów lokalnych, prawda? To jest w ogóle też i fajne takie integracyjnie i współgra z różnymi metodami takimi właśnie integracji bycia razem jako klasa, a jednocześnie może w różnych przedmiotach też funkcjonować, prawda? Czy to na historii, czy na polskim, czy na biologii, czy inne różne rzeczy można eksperymentować też dzięki temu, że się rozwiązywać jednocześnie problemy lokalne. Herbaciarnia jako hasło, myślę, dobra konkurencja do piątki Pruszalskiego, albo nawet no, pewnie jakaś tam odmiana pewnie też tutaj. Zdradzanie kuchni pedagogicznej, wydaje mi się, że to też bardzo dużo wymaga zaufania w klasie, prawda, że ktoś zapyta o to, a nauczyciel o tym mówi. Więc taka i świadomość, wymaga dużo świadomości u uczniów, uczennic, żeby zapytać, ale jednocześnie takie no, duże skrócenie dystansu, co jest, wydaje mi się, też bardzo dobre i też bardzo potrzebne przy tych takich sytuacjach groźnych, niebezpiecznych, prawda, kiedy trzeba zwrócić uwagę, że coś niepokojącego dzieje. W badaniach Instytutu Edukacji IBE pamiętam, że wynikało to, że bardzo mało uczniów uczennic ma zaufanie do pedagogów. I to jak skrócony jednak jest ten dystans, to dużo łatwiej wtedy powiadomić, zaalarmować, że coś się niebezpiecznego dzieje. No i emocje, rozmowa o emocjach w ogóle każdemu się przyda, chłopakom szczególnie. To też jest dla nas ważny temat, o tym też będziemy w naszych tutaj programach Szkoły Otwartości też mówili. Dziękuję pięknie, Maćku. Teraz jest taka przestrzeń, tak ja patrzyłem troszkę na komentarze, nie widziałem dużo pytań, być może to wynikało z jakichś, nie wiem, może się jeszcze za chwilkę pojawią, ale może chwilkę tak otworzę właśnie na naszą taką przestrzeń, żebyście mogli też poreagować też tak wzajemnie na swoje kwestie, na to, co mówiliście, może chcecie tutaj nawiązać, odnieść się do tego i tutaj takie forum otworzę i też czekam na pytania, też będę sam zaglądał na nasze czaty. Izo, Iwono, Maćku, czy coś tutaj jeszcze? Ja bardzo chętnie zarezonuję
dlatego że to, o czym Ty, Iwono, mówiłaś, że w tej chwili już nie wystarcza integracja, że myślimy o takim inkluzywnym podejściu włączającym, które uwzględnia też perspektywę właśnie różnorodności społecznej, różnorodności potrzeb, kontekstów, z jakich ludzie, osoby uczące się, osoby, które wspierają te procesy uczenia się, przychodzą do szkoły. To jest niezwykle istotne. No i też to, co we mnie zarezonowało, to to, że uczenie się nie jest bezpieczne, dlatego że uczenie się jest zmianą i że może być takim świadomym procesem. To jest z mojej perspektywy też niezwykle istotne, dlatego że to budowanie tej kompetencji, świadomej kompetencji, jest też procesem, który dzieje się w takiej codzienności i jest związany bardzo mocno z relacjami. I to, co było też dla mnie ważne, to takie wzmocnienie układanek klasowych przez ciebie, Macieju, Aronsona, dlatego że Aronson wprowadził te układanki klasowe, tą metodę, jako rozwiązanie problemów, które były związane z konfliktami, z przemocą na tle podziałów ze względu na pochodzenie, kolor skóry. I to naprawdę przyniosło efekty, tak? Metoda, która dawała dzieciom poczucie bycia ekspertami, ekspertkami, dawała poczucie wpływu, sprawczości, spowodowała, że było mniej zachowań przemocowych, wykluczających, było mniej konfliktów. No i też jestem przy tych emocjach, o których mówiłeś, dlatego że z mojej perspektywy, jeśli my nie wiemy, co czujemy, to nie wiemy też, jakie są nasze potrzeby. W nurcie porozumienia bez przemocy emocje, uczucia są takimi drogowskazami do potrzeb, tak? Czuję, bo potrzebuję czegoś konkretnego. I jeśli ja nazwę tę potrzebę, to dużo łatwiej będzie mi znaleźć więcej rozwiązań na zaspokojenie tej potrzeby i wziąć też odpowiedzialność za to, nie przenosić jej na świat, na ludzi. To ja chętnie coś jeszcze dopowiem, trochę z innego porządku, bo we mnie... Znaczy, jakoś bardzo głęboko podzielę się tym z Państwem. Jestem poruszona i tym, czego posłuchałam, co mówiła Iza i Ty, Macieju, i Ty, Janku, Twoich komentarzy. I poczułam się zainspirowana i pełna energii. I pomyślałam o tym, że uczestniczymy my jako nauczycielki i nauczyciele w czymś wielkim i pięknym. I zaraz za tym też przyszła do mnie myśl, że też by było warto mocno zaznaczyć, że powinniśmy się bardzo o siebie troszczyć i o nasze emocje zadbać i o nasz dobrostan. I oczywiście aż boję się to mówić w kontekście warunków pracy, jakie mamy. No ale są takie rzeczy, które ciągle możemy dla siebie zrobić. Ja zaraz po tym webinarze wytargam mojego kota, który tutaj leży koło mnie. Każdy z Państwa niech sobie coś miłego jeszcze przed tym rozpoczęciem roku zrobi. I też myślę o tym, że o tym, Izo, co Ty mówiłaś o tym systemie i o tej społeczności, że to jest jakoś też szalenie istotne, żebyśmy my też w tym naszym nauczycielskim gronie szukali sobie takich sojuszniczek i sojuszników, którzy dzielą z nami wartości, przekonania, którzy mogą nas podtrzymywać w tej, w tym właśnie, w tej drodze, no, i pięknej, ale też niełatwej, bardzo ambitnej i bardzo ważnej. I też pomyślałam sobie o tym, że za chwilę wyślę
życzenia do wszystkich znanych mi nauczycielek i nauczycieli, więc będzie to długi, długi wieczór, ale bardzo przyjemny. I o Państwu też myślę jak najcieplej, że dziś tu razem jesteśmy, jeszcze raz to powiem. O, i jest kot. Świetnie. Wspaniale, że tak, że przyszliśmy do tego wątku, rozmawialiśmy o tym, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, żeby z jednej strony dbać o dobrostan naszych uczniów, uczennic, osób uczących się, ale również swój, no i pewnie również swoich właśnie kolegów, koleżanek, no bo też warto mieć nastawiony radar i patrzeć, przyglądać się, sprawdzać, być uważnym po prostu na otoczenie całe swoje, czy ktoś nie potrzebuje akurat wsparcia, bo wiadomo, różne są sytuacje. I na tym też nasza praca nad integracją i tworzeniem zespołu polega, żeby właśnie nikogo nie zostawiać z tyłu, tylko właśnie jakoś starać się wspierać, mimo że często my sami też potrzebujemy wsparcia, ale myślę, że to też jest takie właśnie wspieranie, jednocześnie nas też wspiera, podobnie jak wdzięczność i właśnie taka no, uważność, po prostu no, taki rozwój w tę stronę, myślę, że też każdemu dobrze zrobi po prostu. I myślę, że to jest też w tę stronę też tutaj ten wątek, który no właśnie ważny jest o nas, żeby dobrze pracować z młodzieżą, z dziećmi, to też potrzebne jest takie właśnie samemu podejście właśnie partnerskie, prawda, budowanie tego zaufania, skracanie tego dystansu, pokazywanie siebie jako osoby zaufane i nie robienie takich wydmuszkowych jakichś metod, które tam pokazują, że jesteśmy otwarci, a jednocześnie za tym nic nie stoi, więc myślę, że to jest ważne, żeby po prostu za tymi naszymi propozycjami wsparcia, rzeczywiście to wsparcie wtedy szło. I to bardzo cenne właśnie. I ten dobrostan, i to sojusznictwo, ten zespół, o którym też na początku też była mowa właśnie, żeby tutaj tworzyć sobie takie zespoły, takie właśnie, czy to z pedagogiem, psychologiem, może z innymi właśnie nauczycielami uczącymi daną klasę, więc to jest bardzo cenne. I dziękuję za przypomnienie o tym. I myślę, że to jest w ogóle ważny wątek, jak mówimy o sojusznikach, może dwa słowa jeszcze o rodzicach powiemy, prawda? Bo tutaj też zaraz początek roku szkolnego i może już osoby uczące licealistów to już może niekoniecznie się spotkają z rodzicami, ale ci młodsi tak. Więc jak tutaj budować ten sojusz i taką relację z rodzicami, żeby ona była wsparciem, a nie nocnym jakimś koszmarem? Jeśli można, ja chciałbym zaproponować wszystkim Wam, którzy i które słuchacie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo może robicie, mam takie wrażenie, że wielu rodziców, którzy przychodzą do szkoły na spotkania z nauczycielem swoich dzieci, jak zasiadają właśnie w tych ławkach plecami do innych osób, gdzieś tam odtwarzają sobie w głowie to, co przeżyli i przeżyły kilkadziesiąt lat wcześniej i to często są wspomnienia złe. Ja zawsze pilnuję, żeby to spotkanie odbywało się przy wielkim kwadratowym stole, w którym siedzimy dookoła, w którym nie mam jakiejś wyróżnionej miejsca, przestrzeni. Nie zajmuję, tak jak często nauczyciel w klasie, jednej trzeciej przestrzeni tejże klasy dla siebie, gdzie daję im, myślę właśnie osobom, które przychodzą, poczucie bezpieczeństwa, poczucie takie, że są równymi partnerami, partnerkami do rozmowy. Prosta metoda, prosta rzecz do zrobienia, a no, wydaje mi się ważną. O to tak chciałem Wam przekazać. To ja chętnie do tego też się podzielę takim sposobem, który podpatrzyłam na Zachodzie, akurat w Stanach, ale on jest popularny w wielu szkołach, też już teraz w Polsce, to znaczy takie wysyłanie biuletynu stałego do rodziców, w którym też tym procesem, o którym mówiliśmy, tym jak wygląda to uczenie, dokąd zmierzamy, też cieszenie się wspólnymi radościami, ale też pokazywanie i akcentowanie tej różnorodnej wspólnoty jest zawarte i że to można robić naprawdę stosunkowo niedużymi środkami czy niedużym nakładem pracy, bo ja to zawsze się boję coś proponować, wiedząc jak dużo mamy tej pracy i nie chcę dokładać, ale to po prostu buduje relacje i jest zaproszeniem do tego, żeby rozmawiać ze sobą nie tylko w kontekście trudności i wyzwań, ale też takiego codziennego dzielenia się. Ja też mam taki zwyczaj,
akurat w kontekście, jestem polonistką, więc w kontekście lekcji z pisania, że też zapraszam rodziców do tego, żeby przychodzili i słuchali prac swoich dzieci, takich, nad którymi oni przez jakiś czas przez jakiś czas tworzą, poprawiają i potem chcą je przeczytać, bo to też pokazuje to, czego oni się naprawdę uczą i trochę ściąga tego napięcia związanego z egzaminami, z ocenami i widać wtedy po prostu to, jak wygląda nasza codzienność i że ona ma różne barwy i że też te kompetencje, które zdobywają uczniowie w szkole, są czymś dużo więcej niż to, co potem jest mierzone tym egzaminem końcowym. Dziękuję bardzo. To są, tak, myślę, że bardzo cenne porady na początek i wydaje mi się, że w ogóle cały ten proces, o którym mówimy tutaj, o tej integracji, o budowaniu relacji, to jest bardzo, no nie ma co ukrywać, nie będziemy ukrywali, Państwo też to wiedzą, że to jest duża praca, że to jest taka długotrwała praca, że to nie skończy się w tym tygodniu, tylko przez cały czas najlepiej, żeby była najbardziej efektywna. Ale właśnie to robimy, żeby to przyniosło efekty, prawda? Żeby potem mieć ten zespół, który właśnie będzie efektywnym. Przepraszam za syrenę tutaj za oknem. Mam nadzieję, że nie bardzo przeszkadza. Więc jest to ciężkie, jest to trudne, jest to czasochłonne, ale żeby mieć te owoce, no to jednak tutaj trzeba troszkę właśnie posiać i poczekać, a jednocześnie tak, te małe, ale małymi krokami. Proponuję właśnie to, od czego zaczynałem też, małe kroki idące właśnie w tę stronę. I teraz właśnie do czego zaprosimy, bo dziękuję bardzo za tę rozmowę, za te wiele tutaj cennych rad i wsparcia, narzędzi na początek roku szkolnego. Ja zaraz pokażę, co my jako CEO, jako Szkoła Otwartości proponujemy. Na początek tutaj na czacie, mam nadzieję, że Państwo to zobaczą, ten link i już idę też do swojej prezentacji, wracam, żeby pokazać, co my tutaj dla Państwa już szykujemy. Już to Państwu pokazuję. O, teraz powinno być dobrze. Więc w całym Centrum Edukacji Obywatelskiej nasz nabór do programów trwa. Zachęcamy na stronie co.org.pl/programy. Znajdą Państwo wszystkie dostępne, całą dostępną ofertę. My jako Szkoła Otwartości proponujemy dwie ścieżki. Pierwsza jest ta, w ramach której to webinarium się odbywa, czyli Chronię przed dyskryminacją. To jest taki program, to jest taka ścieżka w ramach programu Szkoła Otwartości, który właśnie od początku przygotowuje, mówi o tym, jak włączać osoby właśnie różnorodne, jak włączać je w działanie do szkoły, do klasy, żeby było to właśnie i dla nich przyjemne i właśnie nastrajało ich do dobrej nauki, dobrej pracy, właśnie tego bycia zespołem. Tutaj mówimy o tym, jakie cechy rozwijać, jakie kompetencje rozwijać, żeby ten zespół, żeby ta klasa była właśnie silna i właśnie tutaj taka rozwojowa, nie tylko od strony właśnie różnych przedmiotów, ale też właśnie wychowawczo i ludzko po prostu. Tutaj też mówimy o tym, jak ewentualnie wspierać osoby, które doświadczają dyskryminacji. Mówimy o tym, czym jest dyskryminacja, jakie są tutaj mechanizmy. Mówimy o tym, jak przeciwdziałać temu oczywiście, ale zaczynamy pozytywnie, zaczynamy od tych właśnie takich jak najbardziej tworzących dobrą atmosferę, metod, zajęć, scenariuszy, więc tutaj to wszystko będzie. Drugą ścieżką, którą oferujemy, jest dbam o równość płci. Tutaj, jak z samej nazwy wynika, tutaj będziemy więcej mówili właśnie o tej równości płci. Będziemy mogli sprawdzać, na ile szkoła jest wolna, czy klasa, czy szkoła jest wolna od stereotypów dotyczących płci, a wobec tego też oczywiście chodzi o bezpieczeństwo tutaj, o takie dobre samopoczucie. I tu chodzi i zarówno o dziewczynki, jak i o chłopców. To też Maciek wcześniej mówił o tych rozmowach, o emocjach, żeby o tych różnych właśnie podejściach, o pewnych normach, które kształtują te i wizerunki, i podejście, i wychowanie, i taką społeczną po prostu atmosferę.
Więc będziemy się pokazywali podejście, będziemy o tym dawali pewne narzędzia, które pozwolą sprawdzić, jaka jest sytuacja, ale też właśnie rozwinąć, popracować z klasą, żeby ta równość rzeczywiście była. Więc tutaj takie dwa podejścia, jedno właśnie takie antydyskryminacyjne, drugie właśnie takie budujące równość, bardziej tutaj na tym skupione. I pod linkiem, który przesłałem na czacie, mam nadzieję, że go było oczywiście widać, można się zgłosić, ale tak czy inaczej pod tym tutaj linkiem podanym można znaleźć ten nasz program. Zapraszamy do zgłoszenia. Można się w ciągu września zgłaszać, a od października ruszamy z dwoma kursami internetowymi. Jeden właśnie chroni przed dyskryminacją, drugi dbam o równość płci. I zaczniemy od w ogóle właśnie takiego podejścia, w ogóle od czterech filarów otwartej szkoły. To jest taki ważny temat też w kontekście w ogóle tych nowych programów ministerialnych, które dotyczą właśnie włączania, ale to jest takie włączanie właśnie bardzo szerokie, właśnie z tą perspektywą, że każdy jest rzeczywiście inny i każdemu warto się przyjrzeć i tutaj takie metody używać w ramach zajęć, żeby rzeczywiście wszystkich naraz trafić, używając metafory kręgli, żeby nie trafić tylko w środek kręgli, które tam zawsze któryś zostanie i trudno wszystkie naraz zbić, tylko właśnie jakoś taką metodę użyć, żeby właśnie i te boczne zbić od razu i jak najwięcej po prostu wszystkich, czyli te metody, które wspierają osoby o szczególnych potrzebach, czy po prostu jakieś takie właśnie łapiące tych stojących na skrajach klasy być może, jednocześnie żeby do wszystkich trafić, żeby to były takie metody trafiające do wszystkich, wspierające wszystkich w tym rozwoju. Więc bardzo Państwa zapraszam do zgłoszeń. Dziękuję za poświęcenie tego dnia ostatniego wakacji, ostatniego jeszcze poprzedniego roku szkolnego. Bardzo trzymamy kciuki za Państwa, żeby ten nowy rok się dobrze rozpoczął i dobrze się potoczył. Będziemy Państwa wspierali, jeśli tylko Państwo do nas dołączą, więc zapraszam do nas i do zobaczenia. Będziemy w kontakcie po naszym webinarium, też wyślemy tutaj informacje, które przekazywaliśmy. No i zapraszam do kontaktu. Jeśli ktoś chce być informowany też o kolejnych webinariach z naszego tematu, to proszę zapisać się na nasze webinarium i wtedy Państwo dostaną po prostu też informacje o kolejnym. Więc dziękuję pięknie, życzę powodzenia w nowym roku i bądźmy w kontakcie. Dziękuję i też życzę wszystkiego dobrego w tym nowym roku szkolnym, cokolwiek się pod tym dobrym kryje. A ja, ponieważ godzę ze Śląska, to powiem po naszemu do zaś. Do zaś. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.